Witam Państwa serdecznie. Leszek Mas przy mikrofonie, Krzysztof Laskowski za konsoletą. Wracamy do rozmów o sztuce. Dzisiaj chciałem zacząć inny temat, chociaż ten poprzedni nie został dokończony, ale rezerwuję dla niego osobną audycję, taką bardziej pogłębioną, dłuższą, dlatego że temat tego absolutnie wymaga. A dzisiaj nie mogąc doczekać się wiosny, tutaj przynajmniej za oknem, no porusza taki może wątek lżejszy, żeby może wprowadzić troszkę tej atmosfery wiosennej, takiej bardziej pogodnej do naszych mieszkań, tam gdzie wszyscy w tym momencie słuchają, audycji. I takie pytanie na początek: co może mieć wspólnego Ropucha? I pierwszy akt, pełny akt w rzeźbie greckiej, mianowicie Afrodytas Knidos. No ma wspólnego to, że łączy je osoba modelki. Modelki, którą była właśnie Fryne. Fryne, to był jej pseudonim, tak jak powiedziałem, Fryne i ta ropucha, to z jedno i to samo, tak z grecka tłumaczy się to słowo. To była słynna hetera ateńska, Najbardziej luksusowa, najbardziej taka pożądana, no i umiejąca również zabiegać o swoją cenę. A Afrodytas Knidos to jest dzieło jednego z wybitnych artystów greckich, rzeźbiarzy, mianowicie Praksytelesa. Jak pisał poeta, że gasi wszelkie dzieła dłuta, jeden posąg Praksytela. Także to jest kobieta, która miała ogromny wpływ na, na otoczenie i była heterą. Heterą, słowo, które kojarzy się dzisiaj bardzo pejoratywnie, prawda? Uważamy, że hetera to jest kobieta jakaś zła, kobieta złośliwa, kobieta zrzędliwa, tak nieraz się mówi, taka hetera. A hetera z grecka to po prostu towarzyszka, towarzysząca, osoba taka jak można ją gdzieś może z gejszą japońską porównać kobieta wykształcona, kobieta pewna siebie. Należy nadmienić, że Grecy nie poważali kobiet. Kobieta miała bardzo no, takie upośledzone miejsce w społeczeństwie greckim, a wyjątkiem od tego były właśnie hetery. I hetery, które brały udział w męskich rozrywkach, które towarzyszyły mężczyznom, często bardzo bogatym, bardzo wpływowym i te po, poza, poza nimi kobiety były zamykane w domach i praktycznie dla nich życie towarzyskie ograniczało się do tej przestrzeni. A tymi, które uczestniczyły w męskich rozgrywkach, nie tylko tych, tych rozrywkowych, ale i politycznych, były właśnie hetery. Fryne, pseudonim, który chyba ze względu na odcienie jej skóry, tak przynajmniej przypuszczają ci, którzy badają sprawę, ze względu na to, że miała taką bladą bardzo i lekko żółtawą cerę. Im bardziej bledsza, tym cenniejsza, tym bardziej wartościowa, tak? Wtedy postrzegano urodę kobiecą, czyli ta blada cera z takim odcieniem lekko żółtawym, no skądś ten pseudonim do niej przylgnął. Tu mamy na, na przykładach właśnie rzeźby Praxitelesa, gdzie gdzie Frynę jest pokazana jako ta Afrodyta, czyli bogini, która zresztą była no, powodem zgorszenia pewnego, dlatego że pokazano boginię nagą, a Wenus była jedną, należała do tego grona uwielbianych bóstw, więc nagość trochę szokowała. I tu jeszcze portret w zbliżeniu. Z takim już no, przetrąconym nosem, ale to nic nie, jakby nie ujmuje urody tej, tej kobiety. Bardzo wpływowi obywatele, którzy zabiegali o jej względy, a umiała się targować bardzo swoje, swoje honoraria, no, doprowadzili do tego, że Frynę została oskarżona o obrazy, właśnie o jakąś takie powodowanie złego fermentu i postawiona przed sądem Ateńskim. na obrazie Leona Żeroma mamy scenę, która przeszła do historii jako taka niekonwencjonalna obrona tejże hetery, mianowicie jeden z tutaj obecnych w pewnym momencie odsłonił jej ciało, pokazując jej nagość i powiedział, że no tak piękne, piękne ciało nie może być źródłem jakiegoś Złego, złego po prostu zepsucia czy, czy powodować jakieś szkody moralne. No i wszyscy zachwyceni sędziowie, tu na obrazie widać reakcję, postanowili Frynę uwolnić od winy. To, co jest w tej opowieści prawdą, a co legendą, to już trudno dzisiaj ocenić. W każdym razie była, była znana, była powszechnie podziwiana i, i obiektem również zazdrości. Na obrazie Henryka Siemirackiego y, obserwujemy też taką scenę obnażenia się Fryny. Tym razem ona uczyniła to sama na, y, na takim, takim okolicznościowym święcie, kiedy to wzięła nago kąpiel w morzu, też wywołując. To widzimy na, na zbliżeniach, jaka y, była reakcja mężczyzn na, ten, na to wydarzenie. Ciekawym obrazem pokazującym heterę Frynę jest obraz naszego malarza, Artura Grodgera. I zwróćmy uwagę na, na różnicę w pokazaniu ciała przez, przez naszego artystę, a ten idealny portret kobiecego piękna w wykonaniu praksytelesa. Grodger pokazał Frynę w takim, takim zawstydzeniu, kiedy zasłania. Twarz, a ciało jest. No, ono raczej kojarzy się z realizmem, pewnym pokazaniem bez jakiegoś idealizowania, bez takiego wygładzania, jak to było w przypadku greckiej rzeźby, i bardziej kojarzy się z takim malarzem francuskim Gustawem Courbet, który tworzył obrazy o takim bardzo naturalistycznym wyrazie, Takim, taki realizm niekiedy bardzo odważny. Jeżeli ktoś zechce się tym zainteresować. Internet jest nie tylko książki są na ten temat, także można poczytać, pooglądać. Grodger znany był z tego, że to był taki piewca naszych, naszych, naszej martyrologii, szczególnie Powstania Styczniowego. Tu widzimy taką, taki rysunek z całego cyklu. Rysunek pokazujący potyczkę, bitwę taką, gdzie, gdzie trwa obrona jakiegoś punktu oporu powstańców. Czyli mamy ten pierwszy epizod związania się artysty Praxitelesa z piękną Frynę i jej uroda, jej, jej portret posłużył artyście do przedstawienia bogini. Czyli przekroczył już pewną granicę, którą potem artyści no, przekraczali wielokrotnie, o czym za chwilę się przekonamy. Nim przejdę do takich już konkretnie znanych z nazwiska, imienia, postaci, to jeszcze przypomnę, jakby taki pierwszy epizod malarstwa, gdzie mamy wrażenie, że modelka była konkretną osobą, taką fizycznie istniejącą kobietą. Na portrecie uczella widzimy, widzimy Giotta, tego malarza, o którym już niejednokrotnie miałem okazję Państwu opowiadać. Tu też ciekawy wizerunek, próba odtworzenia jego prawdziwego oblicza na podstawie różnych tutaj portretów i słynne przedstawienie Madonny zwanej Ognisanti, czyli wszystkich świętych. Porównanie dwóch obrazów da nam pojęcie o tym, jak nowatorska była sztuka Giotta. Tu na tym zestawieniu mamy właśnie tą Madonnę, o której wspomniałem, i Madonnę jego poprzednika, Ceno di Pepo, zwanego Cimabue, prawdopodobnie nauczyciela naszego mistrza. I widzimy, jak bardzo różne to są przedstawienia, jak bardzo nowatorskie jest, jest malowanie Giotta ta fizyczność Madonny, ta jej cielesność, czego do tej pory no, sztuka jakby nie, nie chciała znać. Gdzieś Madonna ma błego, jest taką dwuwymiarową, taką pozbawioną właśnie tej, tej cielesności fizycznej, takiej ludzkiej. I być może Madonna, która tu na zbliżeniu jest pokazana, była Madonną wzorowaną, czy, czy raczej malowaną z modela jakiejś Kobiety rzeczywiście istniejącej nie była takim, taką wymyśloną postacią, naszkicowaną, narysowaną i namalowaną przez artystę, tylko konkretną modelką. Być może tu nie mamy na ten temat żadnej mm, pewności. Antonello da Messina to też malarz, który już gościł w naszych, w naszych rozmowach i jego dwa niezwykłe przedstawienia, mm, właśnie Madonny Marii. I szczególnie drugi obraz tak wywiera ogromne wrażenie, mimo że jest bardzo tak spokojny, wyważony w takiej idealnej, trójkątnej kompozycji, ale sama twarz, sam wyraz twarzy, i oczy, i ten gest, którym właśnie odbiera zwiastowanie anioła, bo tak ten obraz. Należałoby odczytywać. Też może sugerować, że mamy do czynienia z osobą na razie bezimienną. Tu, tu jeszcze nie padają żadne imiona i nazwiska, ale artyści wchodzą jakby w tą naszą rzeczywistość i otoczenie i sięgają po, po istniejące realnie osoby, aby posłużyć się nimi jako modelami do swoich obrazów. Artysta, który. W tej chwili nam się wyświetlił, to oczywiście Albrecht Dürer, ten niemiecki geniusz, jego modelką, jego taką muzą, która pojawia się na obrazach, jest jego żona, żona Agnes, tu widoczna jako święta Anna z Marią i z, i z dzieciątkiem. No, tak mogę powiedzieć, że nie było to wesołe małżeństwo, ponieważ żona jakby nie znajdywała. Uznania dla, dla sztuki męża, i raczej to wszystko przeliczała na, na pieniądze, a sama nie bardzo interesowała się tym, co, co tworzył. Stąd, Dürer też nie, nie uznawał tego małżeństwa za, za udane, co zresztą gdzieś tam znalazło przekaz w, no, w pisanych dokumentach jego, jego powiedzmy, wspomnień czy, czy opisu swojego życia. Fra Filippo Lippi, to malarz, który tyleż zdolny, co, co taki no, mający życiorys nieco owiany skandalem i, i zdarzeniami, które nie przystoiło jego, jego pozycji. Mianowicie no, samo, samo nazwisko czy, czy imię związane było z tym, z tym pierwszym wyrazem Fra, czyli to był brat, zakonnik. Jako dziecko dwuletnie zostało sierocone przez rodziców i oddany do klasztoru Karmelitów przez ciotkę, która sobie no nie dawała już rady z, z wychowaniem syna swojej swojej siostry, Została, został oddany do zakonu Karmelitów i tam pozostał, i w wieku bodajże 15 lat złożył śluby zakonne. Nie, nie był pilnym uczniem, że tak powiem, w szkole zakonnej, ale lubiał strasznie zajęcia z rysunku i, i bardzo podobało mu się takie rysowanie w zeszytach, szczególnie swoich kolegów, co też nie było zbyt mile widziane. Jego przedstawienie Madonny z adorującej dzieciątko z Józefem. Gdzieś tak na, na, na planie lasu, gdzieś w przyrodzie, nosi jeszcze znamiona sztuki gotyckiej, sztuki poprzedzającej y, ten wielki zryw, jakby zmianę w sposobie widzenia świata, mianowicie renesans. Ale już zawiera w sobie te elementy wielkiego talentu y, Filipa. Y, na zbliżeniu tutaj święty Jan y, pokazuje jego. Tą niezawodną kreskę i taką urodę szczególną. A sama Maria ma rysy, i właśnie tu muszę zatrzymać się chwilę, żeby kontynuować opowieść o życiu, o jego prywatnym życiu. Tak jak mówiłem, 15 lat, śluby zakonne, potem e, oczywiście pod e, okiem protektorów dorastał i jego talent również ujawnił się bardzo wcześnie. A kiedy już osiągnął pewien wiek męski, został mianowany kapelanem w zakonie żeńskim w Prato. No to tak trochę jakby wpuścić lisa do kurnika, dlatego że Filipo odznaczał się wybitnie tutaj temperamentem męskim i był bardzo wrażliwy na, na kobiecą urodę. Jego oczy spoczęły na zakonnicy, na młodej zakonnicy Lucrecji Butti, takiej dwudziestoletniej, która dopiero zaczynała swoją, swój pobyt w klasztorze. No doprowadziło to do tego, że oboje wraz z siostrą Lucrecji po prostu uciekli z tego klasztoru, zabierając jeszcze dwie mniszki ze sobą. No to może świadczyć o tym, jako, jaki urok osobisty miał malarz, skoro Tyle kobiet podążyło za nim, no i znaleźli się w domu Filipa. I od tamtego czasu wszystkie Madonny, które Filippo Lippi maluje, mają twarze Lucrezzi Butti. Jego protektor możny i, i wielki kosma Medyceusz, Wyjednał u papieża, aby oboje zrezygnowali ze ślubów, zostali zwolnieni ze ślubów zakonnych i, i po prostu zostali małżonkami. Na co Filipo nie za bardzo się, do czego się nie, nie bardzo palił, ponieważ no to wiązało się jednak z obowiązkami i różnymi innymi konsekwencjami. Wolał jednak zostać zakonnikiem. Także Lukrecja wróciła do klasztoru i ten chociaż ponownie potem wróciła do niego, to tak się, tak się to wszystko odbywało trochę na przemian. Z tego związku narodził się syn Filipino, również malarz, który potem będzie w podobnym stylu, jak ojciec tworzył nowe, nowe obrazy. Artystą, który też sławił kobiece piękno i często jego madonny noszą no, twarze. Znanych modelek, albo właściwie znanej modelki takiej najsłynniejszej w ówczesnym czasie, mianowicie Simonetti Vespucci. Ona znana jest z obrazu Narodziny Wenus. Chyba wszyscy sobie kojarzą, jak ten, ten portret wygląda. I często pojawia się na obrazach, gdzie Madonna ma twarz Simonetti Vespucci. To była też taka bardzo no, Wzięta modelka, bardzo chętnie portretowana, i od tej pory również ta znajomość zaowocowała tym, że Madonny, te piękne, senne Madonny Boticellego, mają twarz Simonetti Vespucci. A także w, na, na obrazach umieszczał portrety obecnie takich najbardziej ważnych postaci. Chociażby we Florencji, to była rodzina medyceuszów. Tutaj na jednym z tych, to są tonda, czyli obrazy okrągłe. Na jednym z tych obrazów są pokazani bracia Lorenzo i Giuliano Medici, ich dwie siostry. I dzieciątko, które jest na, na kolanach Marii, jest córką jednego z braci, bodajże Lorenza. Także ta rodzina no też w takich świętych ujęciach została przez malarza pokazana. Najsłynniejsza bodajże y, kobieta, która była związana z malarzem, z wielkim mistrzem renesansu, mianowicie z Rafaelem Santi. To była przypadkowo spotkana, właściwie być może ktoś ktoś malarzowi tą kobietę gdzieś zaprezentował, podsunął tak nieładnie mogę powiedzieć, córka piekarza, Lutiego i no sama, sama jakby ta jej, ten pseudonim, pseudonim jaki, jaki do niej przyglądał potem w historii, czyli Fornarina, piekareczka, no tu jakby potwierdza tą Tą hipotezę, że tak to właśnie wyglądało. Rafael po prostu zakochał się po uszy i często zostawiał swoją pracę, zostawiał jakieś rozpoczęte dzieła i biegł do, do swojej piekareczki, do Fornariny, aby, aby tam spędzić te upojne chwile. Najsłynniejsza Madonna, jaką, jaką znamy w wykonaniu Rafaela, czyli Madonna. Sykstyńska no prawdopodobnie to też nie jest może na 100% potwierdzone. Nosi rysy fornariny. Więc to częste zresztą zjawisko, gdzie artyści w renesansie, o którym tutaj mówimy, no sięgali po. Jeżeli to była kochanka, to jeszcze powiedzmy, czy jakaś kobieta związana z malarzem, ale czasami były to po prostu kobiety no za pewną opłatą a damy porządne tego nigdy by nie przyjęły, więc możemy domyślać się o jakie kobiety chodzi. też pozowały malarzom do wielu wielu świętych obrazów. słynna Madonna Sekstyńska, a przeurocza i chyba może nawet bardziej znana Madonna della Seggiola, Madonna na krześle, Madonna siedząca. Z, tą, z tym obrazem to też w formie tonda, tak jak widzimy tutaj, czyli forma tonda to jest obraz okrągły. A dlaczego okrągły w tym przypadku? Bo to ma taką ciekawą legendę, można powiedzieć, bo nie wiadomo, czy, czy rzeczywiście miało to miejsce. Mianowicie Rafael podróżując, zatrzymał się przed oberżą, gdzie na schodach siedziała młoda kobieta z dzieckiem na ręku. Nie mając, a była to oberża należąca do winiarza, więc tam się też beczki gdzieś no, poniewierały. I nie mając żadnego podobrazia, sięgnął po denko takiej beczki, po okrągłe właśnie zamknięcie beczki, i na tym namalował, naszkicował węglem tą kompozycję, którą potem oczywiście skończył. W swoim w swojej, w, swoim atelier, w swojej pracowni. Madonna della Seggiola to chyba najpiękniejsze, takie najbardziej wdzięczne i często reprodukowane reprodukowany obraz Rafaela. Tu mamy na tym z kolei portrecie portret samej Fornariny. No możemy porównać, czy te piękne madonny mają twarz Fornariny. Ona tu została pokazana troszkę jak taka. Dziewczyna, prosta dziewczyna, niewątpliwie y, twarzy pięknej, choć niektórzy twierdzą, że pospolitej, czyli rzeczywiście Madonna sekstyńska, czy Madonna della Seggiola miała twarz fornariny, trudno powiedzieć. Na tym portrecie Dominique Ancre, malarz klasycyzmu, klasycyzmu francuskiego, sportretował swojego mistrza. Można powiedzieć, był pod wielkim wrażeniem Rafaela i, i szczególnie go cenił, jako siedzącego właśnie z fornariną w swojej pracowni. Widzimy na kolejnych płótnach tego francuskiego malarza, że ta uroda. Y, którą wylansował, można powiedzieć, Rafael, no, była dla niego wzorcem kobiecej, kobiecego piękna, jego madonny, tak jak tu na tym tondzie znowu, mają ten rys y, rafaelowskich y, przedstawień. Ciekawym y, portretem jest portret tej kobiety, która y, tak wysoko, y, z tak wysoko wygolonym czołem, no, tym charakterystycznym y, czepcu, i tu nawiązuje to też do pewnego portretu żana Foucault, z takiego dyptyku pokazującego zleceniodawcę i świętego, który obok stoi. I teraz pytanie: takie zagadka nie będę wyjaśniał. Proszę, proszę sobie odpowiedzieć, z jakim świętym mamy do czynienia. Łatwo to rozpoznać po atrybucie, który tam został umieszczony i ten, zaraz zanim opowiem o tym dyptyku, czyli obrazie złożonym z dwóch części, a przedstawiającym właśnie m, tego fundatora z, ze świętym, jego patronem i Marię o zupełnie niezwykłym wizerunku, to jeszcze dwa słowa o tak zwanych pięknych Madonna, gdzie ten typ urody kobiecej z tym wysokim czołem takim wygolonym, Trochę nienaturalnie, dzisiaj chyba byśmy tak kobiet nie chcieli oglądać, one same zresztą tego by nie chciały. Ale w tych pięknych Madonnach, szczególnie w rzeźbach, takich jak tu Madonna z Króżlowej, Madonna z Wrocławia, no swoją urodą jednak zachwycają. Nie jest to jakiś despekt czy defekt urody, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że podkreśla tą delikatność i i subtelność tego piękna. To w ogóle szczególny sposób przedstawienia Madonny jako uśmiechniętej z uśmiechniętym dzieciątkiem. To są tak zwane piękne Madonny. A Madonna Fuketa, czy jest piękna, trudno powiedzieć. To też kwestia ocenna. Zależy, jak, jak to będziemy, z jakich, jakich kryteriów tutaj użyjemy. W każdym razie jest intrygująca. No bo tak, takiego wizerunku Madonny jeszcze chyba nie oglądaliśmy. I to też jest kobieta konkretna, z krwi i kości, która, która po prostu była kochanką króla i nazywała się Agnes Sorel. A Fouquet przedstawił ją w niekonwencjonalny sposób, z odsłoniętą piersią, taką trochę jakby wytyczoną cyrklem. I, i to też w taki sposób nieco wyzywający, w taki, można powiedzieć, jak architektonicznie monumentalna, tak zbudowana centralnie, otoczona dziwnymi w kolorze aniołami, czerwonymi, niebieskimi. I Agnes Sorel z tą urodą, właśnie z tym wysokim czołem. No, gra tutaj jest przedstawiona jako Madonna. Tu na nagrobku też ten jakby wzór urody został powtórzony. I Agnes Sorel pokazana właśnie jako jak już na, na, swoim, na swoim nagrobku, jako rzeźba marmurowa. Jeśli chodzi o malarstwo z innej strony Europy, bo tutaj Francja była zawsze taka liberalna, no może strona Europy jest ciągle ta sama, bo tu mamy ten zachód, mianowicie przenosimy się do Hiszpanii. Ale jakże inaczej traktowano malarstwo i tematy właśnie na południu, czyli w Hiszpanii. Przedstawiciel malarstwa hiszpańskiego El Greco, o którym też już niejednokrotnie opowiadałem, tu pokazuje swoją, swoją można powiedzieć, no, kochankę, jako Madonnę. Jako Madonnę, która jest zupełnie inna niż, niż ta przedstawiana przed chwilą, mianowicie ubrana bardzo no, zasłonięta cała właściwie głowa, tylko wygląda jak współczesna zakonnica. El Greco sportretował swoją, swoją kobietę, z którą w obecnym czasie przebywał. Także Madonna miała, ta hiszpańska miała również no, rysy kobiety malarza. Często, często ten, tego typu właśnie przełożenie, gdzie malarze swoje Obecne partnerki życiowe i towarzyszki no, umieszczali jako, jako osoby święte, osoby w tym przypadku jako Madonny. I kolejnym przykładem, już tym razem, może nie była to osoba związana z malarzem, ale istnieje tutaj pewna ciekawa historia, pewien epizod z jego życia. Znowu mamy osoba, malarza, którego często też przywołuje w swoich opowiadaniach, mianowicie Caravaggia, Tego troszkę niespokojnego awanturnika, który tak zapisał się od tej strony dosyć niechlubnie, ale jego malarstwo jakby przekrywa wszystko. Oczywiście niczego nie, nie tuszuje, nie, ale, ale no jest czymś zupełnie nowatorskim, wybitym na tle swojej epoki. I jego obraz Madonna Loretańska, gdzie modelką była z kolei nie, nie związana z malarzem kobieta, ale utrzymanka rzymskiego notariusza. I tu poszło o to, że pokłócili się panowie jednak o, o jakby wizerunek tej pani, zwłaszcza że obraz wywołał skandal, można powiedzieć, bo no, zwróćcie. Państwu uwagę na tych pielgrzymów, czyli dwie, dwie starsze osoby, mężczyzna, kobieta, z takimi brudnymi nogami i madonna, która w, w pięknym kontrapoście przyjmuje. No i twarz, która była znana, przecież też no, wywołało to spore zamieszanie. I Caravaggio doszło do bójki zresztą między panami. On musiał uciekać z Rzymu. Także tak jego życie zresztą często się kończyło. Te, te wszystkie jego epizody życiowe, które potem zmuszały malarza do, do przemieszczania się, do ucieczki, to właśnie taki był ciągły uciekinier. Ciekawym przedstawieniem Madonny, która tym razem w scenie zwiastowania jest pokazana, jest Madonna Rossettiego, Gabriel Dante Rossetti i jego Madonna taka wciśnięta trochę w kąt pokoju, przestraszona, to siostra malarza, tutaj sportretowana, niekonwencjonalnie pokazana, tak raczej malarze tego nie czynili, ponieważ Madonna zawsze miała ten Taki godność, no jednak osoby, która jest nawiedzana przez boskiego anioła. Tutaj mamy wrażenie chorej, takiej trochę przestraszonej dziewczyny. Na naszym z kolei polskim, w polskim podwórku artystycznym, jeżeli tak można powiedzieć, też mamy przykłady, gdzie malarze sięgali po no, osoby, Bliskie, to znaczy czasem to była żona, czasem kochanka, czasem właśnie jakaś wynajęta modelka i tworzyli obrazy jednak związane z kultem, i, i potem adorowane czasami przez, przez ogół wiernych. Stanisław Wyspiański i Madonna, która być może kojarzy się troszkę z jego żoną, z tą chłopką, z którą. Którą poślubił, o takiej prostej, wiejskiej urodzie. Nie jest to do końca pewne, ale takie wrażenie odnosimy. Jeśli chodzi o takie wiejskie klimaty w przedstawianiu Marii, to też u Jacka Malczewskiego szczególnie mocno się zarysowało, kiedy, kiedy mamy do czynienia z wiejską o prostej urodzie, blond włosej dziewczynie, a, i, i, a do, i anioł, który zwiastuje jej tą nowinę w prostej wiejskiej chacie, w prostej wiejskiej izbie. Tomalczewski oczywiście symbolista, który w swoich obrazach przekazywał nam różne symboliczne, jakby to powiedzieć, wzory i, i, i tutaj należy je czytać również. A jego kobietami, które często pojawiają się w obrazach, ja kiedy pierwszy raz obejrzałem obrazy Jacka Malczewskiego, miałem wrażenie, że on maluje cały czas jedną kobietę, że wszystkie tego, jego kobiety są takie podobne do siebie. No i tak rzeczywiście było, że zafascynował się Jacek Malczewski pewną panią, która była zresztą Związana z innym mężczyzną, była zamężna. Jacek zresztą też był żonaty, więc oboje mieli, mieli swoje związki. Natomiast on malował swoje obrazy u niej w domu. Zdarzało się, że gdzieś na wakacje mieszkał w mieszkaniu państwa Balów, a kobietą, która go tak zafascynowała, była żona właściciela domu, Maria. Czyli Maria Balowa była tą muzą, która dała twarz prawie wszystkim kobietom, jakie Jacek Balczewski stworzył. To był taki archetyp, to był taki, można powiedzieć, paradygmat kobiecości, taki wzór, wzorzec. Dla niego była idealna. I często jest przedstawiana na płótnach jako no, w różnych wcieleniach, w różnych postaciach. Ale jeśli chodzi o. Nadanie twarzy osobie, no, w tym przypadku m, związanej z religią, z chrześcijaństwem, no to sam Jacek Malczewski portretuje się tutaj jako Chrystus i, i samarytanka przy studni. Widzimy tutaj na tym przedstawieniu, gdzie artysta upozowany na, na Chrystusa słucha tego, co ma do powiedzenia kobieta. Któż by inny? Maria, oczywiście, Maria Balowa. To była kobieta, którą, która go rozumiała, w przeciwieństwie do żony, która w zasadzie chciała tylko jednego: żeby Jacek malował jak najwięcej, zarabiał jak najwięcej i żeby mogła prowadzić takie życie bardzo no, dostatnie, swobodne. Natomiast on pragnął zrozumienia i Maria tego, tego mu właśnie dostarczała. Oni się Jakoś do końca życia taką platoniczną miłością darzyli. Jacek oczywiście wcześniej odszedł. Był, był starszy, chyba no wiele, wiele w każdym razie lat. Mógłby spokojnie być jej ojcem. A jednak tak, takie uczucie między nimi zaistniało. Tu bardzo szczególny obraz pokazany pokazujący Thanatosa, czyli tego Bożka, który zamyka oczy, który jest tym zwiastunem śmierci. I też kobieta o tym profilu Marii czyni to właśnie z Jackiem, czyli jakby zamyka Jego oczy, kończy Jego, jego życie. Szczególnym, szczególnym portretem, albo szczególnym przedstawieniem Marii, tu, tu pokazanej po narodzeniu Syna, obraz zresztą ma taki tytuł: Narodzenie Syna Bożego. A wykonany jest przez Pola Gogena I, i pokazując jego młodziutką żonę tam w tych tropikalnych rejonach, w tych, na tych wyspach, gdzie przeniósł się z Europy. I Ta miejscowa kobieta, bardzo młoda, jest tu pokazana jako Maryja, która właśnie przed chwilą urodziła syna. No to też powód do wielkiego oburzenia. Bardzo chyba rzadko się zdarzało w takie przedstawienie a przede wszystkim sama uroda wskazująca na, na miejscowe pochodzenie i, i sam wiek kobiety, no tu budził ogromne oburzenie. Jeśli chodzi o, o takie oburzenie malarstwem sztuką, to jeszcze raz udajemy się do Hiszpanii i, dzieło wielkiego hiszpańskiego malarza Diego Velázqueza, jedyny chyba akt, pełny akt w sztuce, w sztuce hiszpańskiej i pokazujący boginię Wenus, czyli też mamy do czynienia z obrazem, z portretem bogini, no z aktem, który jak powiedziałem nie był w Hiszpanii czy dopuszczalny, czy tak można powiedzieć, no w każdym razie Velázquez miał tutaj trochę problemów, szczególnie ze strony Inkwizycji, która do tego obrazu miała wiele zastrzeżeń, ale jego wielkie nazwisko, jego, jego autorytet, który, który był, jego sława, którą sam król jakby potwierdzał, no pozwoliła mu uniknąć jakiejś szczególnej kary. Dzisiaj oczywiście, no, wydaje nam się czymś zupełnie nie zrozumiałem, jak można tak niewinny akt no, traktować jako zagrożenie dla, dla moralności, dla, dla, dla dobrego obyczaju. Jeśli chodzi o nasze jeszcze tutaj rejony, to chciałbym zaprezentować bardzo piękne, urocze można powiedzieć obrazy Wlastimila Hoffmana. To taki malarz czesko-polski, można powiedzieć. I jego Madonny, tak trochę jakby od Jacka Malczewskiego, wzięte gdzieś ten, ten pewien symbolizm, taki nastrój kojarzący się z tym wielkim, wielkim malarzem. Hoffman pokazuje swoje Madonny jako proste wiejskie dziewczyny, siedzące gdzieś w pejzażu, otoczone dziećmi. I sama Madonna jest, ma tą urodę, no takiej zwyczajnej, wiejskiej dziewczyny, być może malowanej z modela, także tu mamy kolejny raz przedstawienie świętego wizerunku w końcu dla, dla chrześcijan, jako prostej dziewczyny, z dzieckiem, która gdzieś na polu, w czasie pogody i niepogody, jest, jest przedstawiana. I proszę zwrócić uwagę też na, na zestawienie tej tej sceny, a szczególnie ostatniej Madonny z tą Madonną de la Seggiola Rafaela. Jest oczywiście różnica stylistyczna, to są zupełnie inne techniki, ale uroda jednej i drugiej, no jedna jest taka idealna, mówię o, o tej rafaelowskiej, taka bardzo no, klasyczna w swoim pięknie i, i, i powiedzmy jakby nierealna troszkę, chociaż ciągle przypisywano tym, tym Madonnom urodę Fornariny, choć tutaj nie, raczej podobieństwo jest, jest bardzo małe, a tą Madonną Hoffmana, który pokazuje taką ogorzałą troszkę z gdzieś pracami na, na zewnątrz w polu dziewczynę. Jednak uroda jedna i druga, jednego i drugiego obrazu jest, jest ujmująca. Wracając do, jeszcze do, do renesansu, chciałbym na koniec tu zaprezentować, przywołać te, te Madonny, o których mówiliśmy. To jest Fra Filippo Lippi i jego ten wzorzec urody kobiecej. I tu tym razem nie Madonna, a Maria Magdalena, która jest autorstwa Perugina. To był mistrz i nauczyciel Rafaela. I zwróćmy uwagę na to, to też jest wystudiowane piękno. Być może modelka była realnie istniejącą kobietą, ale tu u Perugina jest już jakby ta suma. Tego spokojnego, sennego, piękna, którym słynął i którym, z którym nas dzisiaj chciałbym zostawić. Nie wyczerpałem tematu. Kobiet, które były muzami swoich artystów, które przyczyniły się do powstania dzieł sztuki znanych i podziwianych w muzeach, a nie tylko w muzeach, bo również adorowanych w kościołach, było wiele. I Wrócę do, do, tej, do tej tematyki. Mam nadzieję, że już piękną, słoneczną, ciepłą wiosną. Czego Państwu i sobie, i Krzysztofowi życzę, aby jak najszybciej nastąpiła. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.